Szczególnie ważne uczestnictwo jest dla osób, które zarabiają bardzo mało. Jeżeli mówimy o bardzo mało, czyli o pensji minimalnej, o 2250 bądź powiedzmy 2400 zł pensji, którą otrzymujemy miesięcznie, pensji brutto, czyli netto 1600-1700 zł, to dla takich osób ustawodawca przewidział możliwość uczestnictwa na niższym własnym poziomie. Chodzi tutaj o to, że możemy wówczas wpłacać tylko 0,5% naszego wynagrodzenia. A zatem jeżeli ktoś zarabia 2400 miesięcznie złotych, wówczas może wpłacać, może być mu potrącane tylko 12 zł jego własnych pieniędzy. Udział po stronie pracodawcy pozostaje na tym samym poziomie, a zatem minimum 1,5%. Od 2400 zł będzie to około 40 zł miesięcznie. Ponadto utrzymany na tym samym poziomie zostanie udział ze strony rządu, czyli dopłata powitalna bądź dopłata roczna 250 bądź 240 zł. A zatem wpłacając samemu 12 razy 12, 144 zł rocznie, otrzymamy ze strony pracodawcy blisko 400 zł i ze strony państwa ponad 200 zł. A zatem 4-5 razy tyle, ile sami wpłacimy. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy pozostać, czy odstąpić, nie róbmy pochopnych ruchów i proszę, pamiętajmy o tym, że po pierwszych 3 wpłatach dostajemy dopłatę powitalną 250-złotową. Nawet jeżeli ktoś rozważa odstąpienie, proszę sobie dać szansę i zostać te 3 miesiące i potencjalnie zastanowić się, czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez tych 3 wpłat, czyli bez tej wpłaty, którą dokonujemy co miesiąc. A zatem spróbujmy, budujmy swoje oszczędności i zostańmy w pracowniczych planach kapitałowych. OFE to była część, można powiedzieć, obciążenia podatkowego, składkowego, które było obowiązkowe. Do OFE wpłacamy te pieniądze, które są nam potrącane z naszego podatku, z naszego obciążenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej chwili. A jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, tam wpłacamy środki w znacznej części już opodatkowane, czyli nasze środki opodatkowane i po odprowadzonej składce do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środki ze strony pracodawcy opodatkowane z ulgą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no i dostajemy jeszcze benefit ze strony państwa. To są dwa rozdzielne systemy. Statystyczny Kowalski powinien porównywać pracownicze plany kapitałowe z pracowniczymi programami emerytalnymi. Tych było znacznie mniej i proszę mi wierzyć, uczestniczyło w nich ponad 500 000 osób i nie ma ani jednej, która jest niezadowolona.